bardzo ciekawe wiersze na początku. Teatry i wystupy. Wiersze, które dotyczą przyszłości. Czytaliśmy, czy rozważaliśmy, rozmyślaliśmy o przyjściu Pana po swoje zgromadzenie i o tym, że będziemy razem z Nim. To jest wielkie wydarzenie, które jest przed nami. Jezus Chrystus wird wiederkommen, um all die Seinen mit sich zu vereinen. Jezus Chrystus przyjdzie znowu, aby wszystkich swoich razem z sobą zjednoczyć. Das kann heute Abend sein. To może się stać dziś, wieczorem. Der wird die Welt nicht mitbekommen. I świat nic z tego nie zauważy. Sie wird nur die Ergebnisse sehen. Oni zobaczą tylko skutki tego. Die alle werden in einem Nu, in einem Augenblick verwandelt werden, dem Herrn entgegengerückt in die Luft. Bo my wszyscy w jednym mgnieniu oka, w jednej chwili będziemy pochwyceni, na powietrzu będziemy przemienieni. Dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. I od tego czasu zawsze będziemy z Panem. To jest eine ganz große Wahrheit. Jest to bardzo wielka prawda. Und die wollen wir lebendig im Herzen halten. I chciejmy ją mieć żywą w naszych sercach. Dann haben wir von dem Tag des Herrn etwas gelesen. I czytaliśmy też coś o Dniu Pańskim. Was ist das für ein Tag? Cóż to jest za dzień? Das ist der Tag, der deckungsgleich ist mit der Sonne, der Entfaltung der Sonne. To jest taki dzień, który można jakby pokrywa się z tym jakby rozwojem Słońca. Wo der Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit mit allen Heiligen auf diese Erde kommt jetzt. Gdy Pan Jezus w mocy i w chwale ze wszystkimi świętymi powróci na tę ziemię. Wo er dann das Sonnige Reich aufrichten wird. I gdy on swoje tysiącletnie królestwo ustanowi. Zweite Thessalonicher Brief gab es falsche Lehre. Podczas drugiego listu do Thessaloniczan były błędne nauki. Da wurde gesagt, der Tag des Herrn ist schon gekommen. Tam mówiono, że Dzień Pański już nastał. Paulus sagt, der Tag des Herrn ist noch nicht gekommen. Ale Paweł mówi, Dzień Pański jeszcze nie przyszedł. Warum nicht? Dlaczego nie? Das erklärt er. Wyjaśnia to. Er sagt, zunächst muss der Mensch der Sünde kommen. Mówi, bo najpierw musi przyjść, u nas jest człowiek niegodziwości, w niemieckim jest człowiek grzechu. Wer ist das? Kto to jest? Das ist der Antichrist. To jest Antychryst. Der sich in den Tempel in Jerusalem setzen wird. Który ustanowi się albo siądzie w świątyni w Jerozolimie. Das wird alles nach der Entrückung der Gläubigen stattfinden. I to wszystko będzie miało miejsce po pochwyceniu wierzących. Gott wird zu seinem Wort stehen und alles in Erfüllung bringen. I Bóg wypełni swoje słowo co do joty. Wir freuen uns auf das Wiederkommen des Herrn Jesus. My cieszymy się na przyjście Pana Jezusa, by nas zabrać do siebie. Und wir lieben auch sein Erscheinen, wenn er hier auf dieser Erde mit allen Heiligen erscheinen wird. I my również miłujemy jego objawienie się tutaj w chwale, gdy on się pokaże, objawi. Doch jetzt sind wir noch auf dem Weg. Ale teraz jeszcze jesteśmy na tej drodze. Ja, so. A śpiewaliśmy. Ja, du wirst mich treu bewahren, leite mich durch deinen Geist und mein Glaube wird erfahren, dass du Gott und mich hast. Die dritte Strophe der ersten Satz. Panie, wiernie mnie prowadzisz, mocą ducha strzeżesz mnie. Wir fragen uns, wie können wir das verwirklichen? Możemy się zapytać, jak to możemy urzeczywistniać? I jak to widzimy w życiu Pana Jezusa? Przeczytamy z Ewangelii. Łukasz, 4 rozdział. Przeczytamy Ewangelię Łukasza, 4 rozdział, od wiersza 14 do 30. I powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie.
On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego spatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego, i mówili: Czyż nie, ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: Zapewne powiecie mi owo przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. Oto żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Mateusz miał zadanie, by przedstawić Pana Jezusa jako Mesjasza. Marek pokazuje go jako sługę i proroka. A Jan jako Syna Bożego. I to są różne spojrzenia. I widzimy, że na przykład w Ewangelii Marka też widać ten odblask Pana Jezusa jako Syna Bożego. Ale tutaj w Ewangelii Łukasza mamy go przedstawionego jako prawdziwego człowieka, który z jednej strony był człowiekiem takim jak ty i ja, a jednak był całkowicie wolny od grzechu. I z tego też powodu w Ewangelii Łukasza mamy coś napisane na temat jego narodzin, o jego rodzicach, o jego dzieciństwie. Malachiasz żył 400 lat wcześniej. Und der Zustand war in Juda so schlecht, dass Gott kein Prophet mehr senden konnte. I stan ludu Bożego był tak zły, że Bóg nie mógł już więcej posyłać proroków. Wir haben keine Schwierigkeit, das auf unsere Zeit zu übertragen. A my nie mamy żadnych trudności, by to przenieść na nasz czas. Wir sind auch an das Ende einer Epoche gekommen. Bo my też doszliśmy do końca pewnej epoki. Keine großen Entwicklungen sind mehr zu erwarten. I nie powinniśmy oczekiwać jakichś wielkich rozwiązań czy rozwoju sytuacji. Aber Gott hatte immer ein Überrest erhalten. Ale Bóg zawsze zachowywał dla siebie pewną resztkę. I z pewnością znamy to zdanie z Księgi Malachiasza. Der unterredet sich die, die Jehova fürchtete und ein Gedenkbuch wurde aufgetan. Gdy rozmawiali czy rozmyślali ci, którzy bali się Pana i otworzyli Księgę Pamięci. Dieser Überrest, der da angesprochen wird, der läuft durch die ganze Bibel hindurch. I ta resztka, która jest, ta myśl jest przez cały czas się powtarza. So finden wir auch hier im Lukas Evangelium diesen Überrest. I także i tutaj w Ewangelii Łukasza mamy tą resztkę. Er wird zum Beispiel gebildet von Zacharias und Elisabeth. Ona jest na przykład stworzona przez, czy obrazem jej jest Elżbieta, von Josef und Maria. Josef i Maria. Anna und Simeon. I Anna i Simeon. Wir
Wir sehen also junge Menschen sich da, die den Gedanken des Überrestes zeigen. I widzimy, że to zarówno młodzi ludzie, którzy tą myśl tworzą, und es sind auch alte Menschen da. Ale i również starsi ludzie. Und wir alle, die wir hier im Raum sind, a my wszyscy, którzy jesteśmy tutaj w tym pomieszczeniu, möchten auch dazugehören. Chcielibyśmy należeć do nich. Denn dann sind wir solche, auf die Gott ganz besonders achtet. Bo wtedy będziemy takimi, na których Bóg zwraca szczególną uwagę. Im dritten Kapitel sehen wir, der Herr sich zu dem gläubigen Überrest bekennt, der in der Beugung vor ihm zur Taufe des Johannes kommt. Widzimy w trzecim rozdziale, jak Pan przyznaje się do tej resztki, gdy on dochodzi do tego, gdy on się daje ochrzcić przez Jana. Er lässt sich selbst taufen. On daje się sam ochrzcić. Er hat dann gebetet. I prosił. Das finden wir nur hier. Tylko tutaj mamy to napisane. Was haben die anderen Menschen gemacht, dass sie taufen? Cóż czynili, modlił się. Cóż czynili inni ludzie, gdy byli chrzczeni? Johannes taufte keinen, es sei denn, er hat ein Sündenbekenntnis abgelegt. Jan nie chrzcił nikogo, kto wcześniej nie wyznałby grzechu. Aber er hatte keine Sünde zu bekennen. Ale Pan przecież nie miał żadnego grzechu do wyznania. So sehen wir diesen abhängigen Menschen gleich im Gebet. I tutaj widzimy tego zależnego człowieka od razu w modlitwie. Der Himmel wird ihm aufgetan. Niebo się otworzyło. Dann sehen wir den Heiligen Geist in leiblicher Gestalt, wie ein Zauber auf ihn niederfahren. I widzimy, jak Duch Święty w postaci gołębicy na niego wstępuje. Der Jesus war bezeugt von dem Heiligen Geist. Pan Jezus był jakby zrodzony przez Ducha Świętego. Und jetzt wird er auch gesalbt durch den Heiligen Geist. I teraz jest pomazany przez Ducha Świętego. Aus den vielen, die den Überrest bildeten, tej wielkiej rzeszy, która tworzyła tą resztkę, on jako jedyny jest pomazany przez Ducha Świętego. I wtedy Bóg pokazuje, że ten jest tym synem umiłowanym, w którym Bóg ma upodobanie. Kapitel 4 sehen wir, Vers 1, dass er durch den Heiligen Geist, von dem wir gesungen haben, i w czwartym rozdziale, pierwszy wiersz, widzimy, że on przez Ducha Świętego, o którym śpiewaliśmy, jest prowadzony na świątynię, na pustynię. Voll Heiligen Geistes bedeutet, pełen Ducha Świętego to oznacza, dass dieser Mensch ganz durch den Heiligen Geist bestimmt war. Że ten człowiek był całkowicie w pełni napełniony Duchem Świętym. Czytajmy 1 Koryntian 6. Nacechowany Duchem Świętym. 19 wiersz. 1 Koryntian 6, 19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Jetzt in der Gnadenzeit. Teraz, w czasie łaski, wohnt eine göttliche Person im Glaubenden. Boska osoba mieszka w każdym wierzącym. Das ist der Heilige Geist und er bleibt in dem Glaubenden, in aller Ewigkeit. I to jest Duch Święty i on pozostaje z każdym wierzącym aż po całą wieczność. Aber der Heilige Geist war nicht nur in dem Jesus. Ale Duch Święty nie tylko, że był w Panu Jezusie, sondern er ließ sich auch vollständig durch den Heiligen Geist leiten. Ale on też, ale Pan Jezus dał się też w pełni kierować Duchowi Świętemu. 1. Jana 2 sagt, 1. Jana 2 mówi, liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Nie miłujcie tego świata, ani tego, co jest na świecie. Bo kto miłuje świat, tego miłości Ojca nie ma w nim. Przeczytamy też ten wiersz. 1 Jana, 2 rozdział. Wir lesen jetzt ab 16. Vers, 1. Jana, 2, 16.
Pierwszy Jana 2,16, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Wir sehen also Lust des Fleisches ist da, Lust der Augen, Hochmut des Lebens. A więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia. Damit ist die Welt gekennzeichnet. To jest to, co charakteryzuje świat. Wir haben alle unseren Weg in der Welt zu machen. Bo my, każdy z nas, musi iść tą drogą w tym świecie. Aber vor diesen drei Gefahren werden wir gewarnt. Ale przed tymi trzema niebezpieczeństwami jesteśmy tutaj ostrzegani. Satan, der der Fürst der Welt ist, versucht über diese Lüste uns von Gott wegzuziehen. Szatan, który jest panem tego świata, przez te trzy pożądliwości próbuje nas odciągnąć od Boga. Und exakt in dieser Reihenfolge, nach 1. Johannes 2, Vers 16, i dokładnie według tej kolejności, które tutaj mamy w 1 Jana 2,16, durchläuft der Jesus Christus jede Versuchung. Tutaj mamy to kuszenie Pana Jezusa od 4 rozdziału, od 1 wiersza. Przebiega to kuszenie. So stellt es Lukas dar. Tak to właśnie Łukasz przedstawia. Und was stellt sich heraus in den Versuchungen? A co się okazało w tych kuszeniach? Dass der Jesus völlig unantastbar ist von der Sünde. Że Pan Jezus jest nietykalny przez grzech. 40 Tage wurde er versucht. 40 dni był kuszony. Und nur die drei letzten Versuchungen werden uns gezeigt. A mamy opisane tylko te trzy ostatnie kuszenia. Seine Gerechtigkeit wurde deutlich. Jego sprawiedliwość jest tutaj jasna, jawna. Genau das, was der Vater vorher auch gesagt hat. An ihm habe ich wohlgefallen gefunden. Dokładnie to, co ojciec wcześniej powiedział. W nim mam upodobanie. Er wurde gewissermaßen gerechtfertigt. On w pewnym sensie, można powiedzieć, został usprawiedliwiony. Indem seine Gerechtigkeit sichtbar wurde. Przez to, że jego sprawiedliwość stała się widoczna. Was sagt von Apfel? Co nam mówi Rzymian 5? Da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben haben wir Frieden mit Gott. A jako, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Wir werden gerechtfertigt als Menschen. My jesteśmy usprawiedliwieni jako ludzie. Indem wir glaubend das Werk als für uns geschehen in Anspruch nehmen. Przez to, że to dzieło bierzemy do siebie, czy przyjmujemy je. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jeśli my wyznajemy grzechy, wtedy wierny i sprawiedliwy jest Bóg i przebacza nam grzechy nasze. Also wir werden gerecht gesprochen aus Gnade. A więc my jesteśmy usprawiedliwieni z łaski. Weil wir an Jesus war die Rechtfertigung dadurch, dass durch die Übung hindurch geht. A u Pana to usprawiedliwienie nastało przez to, że On przez te kuszenie, czy ćwiczenie, doświadczenie przeszedł. Es war die Absicht Satans, den Herrn zu Fall zu bringen. Zamiarem Szatana było, by Pana doprowadzić do upadku. So versucht Satan auch heute jeden von uns zu Fall zu bringen. Dokładnie w ten sam sposób Szatan próbuje każdego z nas doprowadzić do upadku. Aber Satan war nicht erfolgreich. Ale Szatan nie miał tutaj, nie udało mu się, nie miał powodzenia. Aber wir haben gesehen, der Jesus ist ja auch durch den Heiligen Geist in die Wüste ausgeführt worden. Ale widzimy, że Pan Jezus przez Ducha został wyprowadzony na pustynię. Es war der Wunsch des Heiligen Geistes, dass die Herrlichkeit des Herrn Jesus hervorsprechen sollte. Und das passierte. To było życzeniem Ducha Świętego, by ta wspaniałość, chwała Pana Jezusa jaśniała i to też miało miejsce. Nach Vers 13 hat Satan jede Versuchung an ihm erprobt. Według wiersza 13, a Szatan dokończył wszelkiego kuszenia. Und dann kommt der erste Satz, den wir gelesen haben. I wtedy mamy to pierwsze zdanie, które przeczytaliśmy. Jesus kehrt in der Kraft des Geistes nach Galiläa. Powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei. Wie geht es dir, wenn du 40 Tage nicht gegessen hast? Jakbyś się czuł, albo jakby ci się powodziło, gdybyś 40 dni nie jadł? Wie geht es dir, wenn du durch den Herrn, wenn du durch Satan versucht worden bist, oder durch den Herrn versucht worden bist? Jak ty byś się czuł, gdybyś ty był przez Szatana kuszony, albo Pan by cię poddał próbie?
Manchmal sind wir total am Ende. Na pewno zdarza nam się, że jesteśmy totalnie wyczerpani, u kresu sił. Aber das war bei dem vollkommenen Menschen gerade nicht so. Ale u tego doskonałego człowieka właśnie tak nie było. Er war hungrig, er war müde, genau wie du und ich. On był głodny, on był zmęczony, dokładnie tak samo jak ty i ja. Dieser vollkommene Mensch ging in der Kraft des Geistes. Ale ten doskonały człowiek szedł w mocy ducha. Die Kraft kam nicht aus ihm heraus als Mensch. Ta siła nie pochodziła z niego jako człowieka, sondern er ließ die Kraft Gottes in sich wirken. Ale on pozwalał, by moc Boża w nim działała. Hebräer 11, eine Stelle. Jedno miejsce z Hebrajczyków 11. Vers 34, zweite Teil. Da heißt es, aus der Schwachheit Kraft gewann, im Krampf stark wurde. 34 wiersz w połowie. Podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie. Aus der Schwachheit Kraft gewinnen, wie gesagt. Jak można się z tej niemocy stać się nagle mężnym i pozyskać siłę? Die Glaubenskämpfer in Hebräer 11 haben erkannt, dass sie in sich selbst keine Kraft haben. Ci właśnie bohaterowie wiary, których tu mamy opisanych, poznali, że sami z siebie nie mają żadnej siły. Deshalb haben sie ihr Vertrauen ganz auf Gott gesetzt. Dlatego swoją ufność położyli całkowicie w Bogu. Und so konnten sie aus der Schwachheit Kraft gewinnen. I w ten sposób mogli z tej słabości pozyskać moc. Im Kampf wurden sie stark. W tej walce stali się silnymi. Das will er uns auch deutlich machen. I to nam chce też Pan uzmysłowić. Wir können stark werden. Że my możemy być silnymi. Nicht aus uns heraus. Nie z nas samych. Sondern in der Kraft Gottes. Ale w sile Bożej. Genauso hat er Jesus als vollkommener Mensch getan. Dokładnie tak Pan Jezus uczynił jako doskonały człowiek. Meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Bo moja siła objawia się w słabości. Wann passierte das, was wir vor uns haben? Kiedy to się zdarzyło, to co mamy przed sobą? Markus 1. Marka, pierwszy rozdział. Vers 14. 14 wiersz. Wir A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Wir sehen hier ganz klar, widzimy tutaj dobitnie, dass der Zeitpunkt, wo der Jesus anfing zu dienen, der Zeitpunkt auch war, als Johannes der Täufer überliefert worden war. Widzimy, że ten czas, gdy Pan zaczął działać, był dokładnie tym czasem, gdy Jan jakby się został uwięziony, czyli został usunięty. Mateusz 14. Mateusza 14. Da wird dann hinterher sogar von dem Tod des Johannes gesprochen. Wir lesen Matthäus 12. Mateusza 14, 12. Mamy mowę o śmierci Jana. I przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je i poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. Vers 13, bitte auch noch lesen. 13 wiersz jeszcze. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. Wir sehen, wie der Herr darunter gelitten hat, dass Johannes der Täufer, sein Vorläufer, festgenommen wurde. Widzimy, że jak bardzo Pan Jezus to odczuł, gdy Jan, który szedł przed nim, został uwięziony. Er wusste auch, welches Ende er finden würde. Pan doskonale wiedział, jaki będzie koniec Jana. Er wusste auch, dass er selbst ein qualvolles Ende finden würde. I też wiedział, że on sam będzie miał jego koniec na tej ziemi, będzie pełen cierpień. Und trotzdem ging er in der Kraft des Heiligen Geistes in seinen Dienst. A jednak pełen Ducha Świętego wszedł w tą swoją służbę. Auch wir sollen in der Kraft des Heiligen Geistes gehen. Również i my powinniśmy iść w mocy tego Ducha. Zweiter Timotheusbrief, sagt Paulus. Drugi list do Tymoteusza, mówi Paweł. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern nie darował nam Bóg ducha bojaźni, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
ale ducha mocy, miłości i trzeźwości. Das, was Gott tut, ist immer mit Kraft verbunden. To, co Bóg czyni, jest zawsze powiązane z siłą. Wenn wir uns durch sein Wort und seinen Geist leiten lassen, dann ist auch Kraft da. Gdy pozwolimy się kierować Jego Słowu, to wtedy zawsze jest i siła w tym. Wo beginnt der Herr sein Dienst? Gdzie Pan zaczyna swoją służbę? In Galilea. W Galilei. Wer wohnt denn da? Kto tam mieszka? Das war das Galilea der Nationen, das war das Nordreich. To była ta Galilea narodów, to północne królestwo. Das war das Gebiet, wo eine gemischte Bevölkerung war. To był ten region, gdzie był ten mieszany lud. Die Menschen aus Judäa haben herabgeblickt auf die in Galiläa wohnen. Ci ludzie z Judei, oni z taką wyższością spoglądali na tych z Galilei. Aber der Herr hat sich dadurch nicht irritieren lassen, er ging genau dahin. Ale Pan nie irytował się tym, nie denerwowało go to, tylko dokładnie do nich poszedł. Lukas ist nicht nur derjenige, der den Jesus als den Menschen darstellt. Łukasz jest nie tylko tym, który przedstawia Pana jako człowieka, sondern der uns auch deutlich macht, dass die Gnade Gottes über die Grenzen Israels hinaus sich entfaltet. Ale jest też tym, który przedstawia, że łaska Boża rozprzestrzenia się dokładnie ponad wszelkimi granicami. Und jetzt sprechen die Menschen über das, was der Jesus tat. I teraz ludzie mówią o tym, co Pan Jezus czynił. Das war Tagesgespräch. To była taka codzienna rozmowa. So was hat es noch nie vorher gegeben. Czegoś takiego jeszcze wcześniej nigdy nie było. Wir haben heute auch eine Botschaft. I my dzisiaj też mamy takie poselstwo, die einmalig ist. Które jest jedyne w swoim rodzaju. Dass Gott sich herabgeneigt hat, że Bóg się zniżył, um für uns kostenlos eine ewige Glückseligkeit uns anzubieten. Aby nam za darmo zaoferować wieczne odkupienie. Alle Religionen verkündigen was anderes. Wszystkie religie głoszą coś innego. Das Christentum verkündigt Christus. Ale chrześcijaństwo głosi Chrystusa. Eine Person, die alles erfüllt hat. Osobę, która wszystko wypełniła. Die wir nur im Glauben annehmen müssen mit einem Schuldbekenntnis. Którą jedyną rzeczą, co musimy zrobić, przyjąć ją w wierze z wyznaniem naszego grzechu. Vers 15 heißt es, er lehrte. 15. wiersz, on sam zaś nauczał. Er hatte eine klare Aufgabe. Miał jasne zadanie. So hat auch jeder von uns eine ganz klar umrissene Aufgabe. Każdy z nas ma dokładne, jasne zadanie. Das ist nichts zum Aussuchen. Nie trzeba tego szukać. 1 Korinther 12, 14 zeigt uns die Ordnung. 1 Koryntian 12-14 pokazuje nam porządek. Gott bestimmt. Bóg ustanawia, postanawia. So Männer unterschiedliche Aufgaben wie Frauen. Mężczyznom odpowiednie zadania i kobietom odpowiednie zadania. Jeder Mann hat eine ganz besondere Aufgabe. I każdy mąż ma szczególne zadanie. Jeder Herr hatte die Aufgabe zu lehren. A tutaj Pan miał to zadanie, by uczyć. Er tat es in den Synagogen. Czynił to w synagogach. Synagogen finden wir nicht vor der babylonischen Gefangenschaft. Synagog nie znajdujemy przed babilońską niewolą. Nach der babylonischen Gefangenschaft waren die Juden gewohnt, zusammenzukommen, um dort das Wort Gottes zu hören. Właśnie po tej niewoli babilońskiej Żydzi mieli taki zwyczaj, by się zgromadzać i czytać Słowo Boże. Da wurde das Gesetz gelesen. Czytano tam wtedy zakon. Da wurden auch Ausführungen der Rabbiner gemacht. I też były tak jakby wykłady rabinów czynione. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir kennen, wenn wir als Versammlung zusammenkommen. Tego nie możemy porównywać z tym, co my mamy, gdy się zgromadzamy jako zgromadzenie. I der Synagoge wurde auch Zucht geübt. W synagogach był też była wykonywana karność. Da wurde auch gesammelt. Było też zbierane. Warum ging der Herr dahin? Warum ging der Herr in die Synagoge? Dlaczego Pan chodził do tej synagogi? Das stand doch gar nicht im Gesetz. To nie było zapisane w zakonie. Und doch geht er dahin. A jednak on tam poszedł, chodził. Offensichtlich erkannte er es,
und anerkannte es als eine gute Einrichtung. Z pewnością możemy powiedzieć, że Pan to uznał i przyznał, że jest to dobry zwyczaj. Wir haben zum Beispiel heute Konferenzen. Na przykład my dzisiaj mamy konferencję. So was finden wir nicht in der Bibel. Czegoś takiego jak konferencja nie ma w Biblii opisanego. Wir haben zum Beispiel Kinderstunde. Mamy na przykład szkółki. Einrichtungen, die wir gerne nutzen. Są to takie okoliczności, które bardzo chętnie wykorzystujemy. Wo wir nicht direkt eine Aufforderung haben. A przecież nie mamy dobitnej wskazówki Biblii na ten temat. Aber wo wir durchaus durch Ableitung der Heiligen Schrift dahin kommen können, dass es eine gute Einrichtung ist. Ale miejsce, w którym możemy urzeczywistniać naukę Słowa Bożego, to jest dobry zwyczaj. I teraz widzimy bardzo dobry skutek tego. Ale czego uczył Pan? Das Neueste. Das Neueste. Uczył czegoś nowego? Das wäre sehr interessant gewesen. Apostelgeschichte 17 sehen wir auf dem Tag. Die Leute, alles hochgebildete Leute, haben sich über nichts anderes unterhalten, als was es Neues gab. Widzimy w Dziejach Apostolskich 17 rozdziale, gdzie ludzie na Areopagu rozmawiali o niczym innym, tylko o tych, można powiedzieć, plotkowali o tych najnowszych wydarzeniach, które się działy. Czy Pan tego uczył? Też o tym rozmawiał? And the Herr lehrte das Wort. Nie, Pan uczył słowa. Wenn es hier nicht steht, wissen wir durch andere Stellen, der Herr lehrte das Wort. Nawet jeśli w tym miejscu akurat tego nie ma napisanego, to z innych miejsc wiemy, że Pan uczył słowa. Ganz wichtig, dass wir das Wort immer wieder vorstellen. Jest to bardzo ważne, abyśmy to słowo przedstawiali. Er ist geehrt von allen. I tu mamy napisane, on był sławiony przez wszystkich. Czy czczony przez wszystkich. Wie kam das? Jak to było możliwe? Jak do tego doszło? Sprüche 3, ein Vers lesen. W Przypowieści trzeciego rozdziału przeczytamy jeden wiersz. Przypowieści trzeci rozdział, trzeci, czwarty wiersz. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca, wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Co to jest prawda? Das ist die Bibel. To jest Biblia. Das ist die Person des Herrn Jesus. To jest osoba Pana Jezusa. Das ist der Geist Gottes. To jest Duch Boży. Er wird nämlich der Geist der Wahrheit genannt. On jest nazywany Duchem Prawdy. Im Christentum haben wir die Wahrheit, sonst ist nirgends die Wahrheit zu finden. W chrześcijaństwie mamy prawdę, poza tym nigdzie jej nie znajdziemy. Er hat die Wahrheit verkündigt. On głosił prawdę. Auf die Wahrheit kommst du nicht durch Überlegung. Przez prawdę nie dojdziesz do jakichś przemyśliwań. Sondern auf die Wahrheit kommst du nur durch ein kindliches Annehmen. Do prawdy nie dojdziesz przez przemyśliwania różne, tylko ale przez to przyjęcie jak dziecko tego, co Bóg mówi. A co to jest dobroć? Czy u nas jest łaska? Jeśli my coś dobrego będziemy dalej rozsiewali. Ale Gott ist gut. Tylko Bóg jest dobry. Von Gott kommt etwas Gutes. Od Boga pochodzi coś dobrego. Das Gute hat seinen Ursprung in der Liebe Gottes. A dobroć ma swój początek w miłości Bożej. Wenn Wahrheit und Liebe zusammen sind. Gdy prawda i miłość są razem, dann werden wir Gutes finden, gute Einsicht in den Augen Gottes und der Menschen. Wtedy, jak czwarty wiersz, znajdziemy życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Ganz wichtig ist die Reihenfolge. Bardzo ważna jest kolejność. Wir finden die Anerkennung Gottes. Znajdziemy uznanie Boże. Das muss immer das erste sein. To musi być zawsze jako pierwsze. Dann kommt automatisch das nächste hinzu. I wtedy automatycznie jest ta druga rzecz. Das ist natürlich jetzt eine Sicht, eine Blickrichtung, die wir hier haben. I to jest jedno ze spojrzeń, które tutaj mamy.
Wir kommen gleich noch auf eine andere Blickrichtung. I też dojdziemy do innych punktów. Jetzt kommt der Nazareth. I teraz 16 wiersz przyszedł do Nazaretu. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen, sagt Johannes 1. Ja na pierwszy rozdział mamy napisane, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Genau da ging der Jesus hin. Dokładnie tam poszedł Pan Jezus. Da hat er seine Kindheit verbracht. On tam spędził swoje dzieciństwo. Da wurde er auferzogen. Tam rósł, czy wzrastał. Welche Aufgabe haben die Eltern? Jakie zadanie mają rodzice? Kinder aufzuerziehen. Was heißt das? Wychowywać dzieci. Co to znaczy? Bei den Kindern brauchst du nicht die Mühe geben, die wachsen allein nach oben. Nie musisz sobie zadawać trudu, by twoje dzieci rosły. Przecież one rosną same z siebie, nie? Ja. Aber auferziehen heißt zu Gott ausgerichtet anlegen. Ale wychowywać, to znaczy w tym sensie tutaj, wychowywać je, czyli ukierunkowywać je na Boga, dla Boga. Solange sie noch unmündig sind, haben wir Eltern die Aufgabe, als eine sichtbare Autorität sie vorzubereiten, damit sie später einer unsichtbaren Autorität folgen. Jako, gdy one są jeszcze małymi niemowlęciami, my mamy być jako autorytet dla nich, aby potem, gdy dorosną, mogły podążać za tym niewidzialnym autorytetem. Diese Aufgabe können wir keinem anderen überlassen. I tego zadania nie możemy zlecić nikomu innemu. Keiner Schule. Nie możemy tego zlecić keine szkole. Żadnemu nauczycielowi na szkółce niedzielnej. Żadnemu wujkowi. Nein, wir als Eltern sind dafür verantwortlich. Nie, my jako rodzice jesteśmy za to odpowiedzialni. Aufzuerziehen. Wychowywać. Stell euch vor, der Jesus ist auferzogen worden. I wyobraźcie sobie, że Pan Jezus też był wychowany. Ein vollkommenes Kind, das hat nie gegeben. Nie było nigdy doskonałego, takiego doskonałego dziecka. Ein vollkommenes Kind, also unvollkommene Eltern. Doskonałe dziecko miało niedoskonałych rodziców. Und es unterzog sich der Auferziehung dieser unvollkommenen Eltern. I on był pod karnością tych niedoskonałych rodziców. Ja, alle als Eltern sind unvollkommen. My wszyscy, jako rodzice, jesteśmy niedoskonali. Aber von dem Jesus ist mir tylko zwei. Ale o Panu Jezusie czytamy w drugim rozdziale Łukasza. On był poddany swoim rodzicom. Był im uległy. To była jego odpowiedzialność. Ich odpowiedzialnością było jego wychowywać. Jakże bardzo on się zbliżył do nas ludzi. Gerade wo wir auferzogen sind, haben wir auch einen Auftrag auszuführen. I gdy się już wychowaliśmy, mamy zadanie. Ein Zeugnis zu sein. By być świadectwem. Er hatte Gewohnheiten. On miał pewne zwyczaje. Heute wird manchmal negativ von Gewohnheiten gesprochen. Dzisiaj często o zwyczajach mówi się w sensie negatywnym. Natürlich, wir können auch negative Gewohnheiten haben. Oczywiście, możemy mieć negatywne przyzwyczajenia. Und wenn Gewohnheit nur um Gewohnheit willen praktiziert wird, ist auch sicherlich nicht. I z pewnością, jeśli jakiś zwyczaj jest praktykowany tylko dla zwyczaju, to też nie jest to właściwe. Aber wenn der Herr Gewohnheiten hatte, dann war es eine gewisse Regelmäßigkeit, darin zum Ausdruck kam. Ale gdy Pan miał jakieś przyzwyczajenia czy zwyczaje, były one jakby regularnie wykonywane. Aber zugleich auch ein Herzenswunsch. Ale było to też życzenie serca. Er ging am Tag des Sabbats in die Synagoge und stand auf. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał. Hier war bei dem vollkommenen Menschen Dienstbereitschaft. Tutaj u tego doskonałego człowieka była gotowość do służby. Aufstehen heißt dienstbereit sein. Powstać oznacza być gotowym. Wenn ich sitze, bin ich in einer Ruhestellung. Gdy siedzę, to znaczy, że jestem w takim miejscu spokojnym czy odpoczynku. Der Jesus, haben wir gesagt, war voll Heiligen Geistes und ging in der Kraft des Heiligen Geistes. Pan Jezus był pełen Ducha Świętego i szedł w mocy Ducha. Das kann von uns allen auch so gesagt werden, wenn wir den wollen. Jeśli my chcemy, to o nas też może być coś takiego powiedziane. Dann fragen wir uns, sind wir auch bereit zu dienen. I zapytajmy się, czy jesteśmy gotowi do służby? Dies ist ja etwas, was nicht hohen Kurs steht. Służba to jest coś, co nie ma wielkich notowań u ludzi.
Aber der Herr war für jeden Dienst bereit. Ale Pan był gotowy do wszelkiej służby. Wie darf das motivierend auf uns wirken? Jakże to może motywacyjnie na nas zadziałać? Er wollte vorlesen. I stał, aby czytać. Jetzt sind wir wieder beim Wort Gottes. Znowu wracamy do Słowa Bożego. Offensichtlich war es möglich, auch wenn man kein Priester war, auch wenn man kein Levit war, in der Synagoge das Wort Gottes vorzulesen. I z tego możemy się też dowiedzieć, że nawet jeśli się nie było kapłanem, nie było się lewitą, to w synagodze można było czytać słowo. I przeczytajmy jeszcze jedno miejsce z drugiego Tymoteusza, trzeci rozdział. Piętnasty wiersz. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlaczego czytam ten wiersz? Dzisiaj wszyscy, każdy z nas ma Biblię. Również i dzieci, które tu są, też mają swoje Biblię. I cieszymy się z tego. Ale jest to bardzo wielki przywilej, który mamy. Das gab es nicht, als er Jesus auf der Erde war. Gdy Pan Jezus był na tej ziemi, tego przywileju nie mieli. Eine Bibel war etwas überaus kostbares. Biblia w tamtych czasach była czymś nadzwyczaj kosztownym. Das hatte man als Privatmann so gut wie nie. Praktycznie możemy powiedzieć, że prywatnie coś takiego posiadać to się nie zdarzało w tamtych czasach. Aber in der Synagoge wurde das Wort Gottes gelesen. Ale w synagogach Słowo Boże było czytane. Jetzt gehen wir. Timotheus sicherlich mit seiner Mutter und seiner Großmutter auch in die Synagoge. Sie haben da gelernt. I z pewnością Tymoteusz ze swoją mamą i babcią chodzili do synagogi i tam się uczyli. Dann haben sie ganz genau aufgepasst. I bardzo dokładnie uważali. Dann haben wir es vielleicht gehört. I być może powtarzali to, co usłyszeli. Haben das immer wieder gehört. I ciągle na nowo powtarzali. Vielleicht haben sie auch was aufgeschrieben. I być może zapisywali sobie też coś. Paulus kann sagen, weil du vom Kind auf die heiligen Schriften kennst. I Paweł mógł powiedzieć, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Gewiss, ja, Timotheus hatte einen ungläubigen Vater, einen Griechen. Wiemy, że Tymoteusz miał niewierzącego ojca, Greka. Das war eine schwierige Ehe. To było ciężkie małżeństwo. Und trotzdem kannte er vom Kind auf die heiligen Schriften. A mimo to od dzieciństwa znał Pisma. Ist das erforderlich? Czy to jest godne... Ist das denn erforderlich, die Schriften so zu kennen? Czy to jest dobre, czy jest to tak pożądane znać te Pisma? Das Bruder Ludwig die Schriften gut kennt, das verstehen wir. To, że brat Ludwik zna pismo, to zrozumiemy to. Jest już starszy. Bo jest już starszy. Fajnie. Ale dziecko, że zna dobrze pisma? Paulus erklärt das. Paweł to wyjaśnia. Denn das Wort Gottes ist imstande, dich weise zu machen zu Errettung. Paweł to wyjaśnia, bo Słowo Boże jest, może cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Wenn wir das Wort Gottes beherzigen, dann führt es dazu, dass wir eine ewige Rettung bekommen. Gdy Słowo Boże zapiszemy w naszych sercach, to doprowadzi to do tego, że będziemy mieli wieczne zbawienie. Und es führt dazu, dass wir eine zeitliche Rettung bekommen. I również do tego, że będziemy mieli tutaj czasowe zbawienie. Wie viel Ehren ist heute in gläubigen Familien? Jakże wiele bied jest dzisiaj pośród wierzących rodzin. Weil man nicht mehr die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes hat. Ponieważ nie ma się tej bojaźni przed Słowem Bożym. Weil man nicht mehr sagen kann, weil du vom Kind auf die heiligen Schriften kennst, welche Vermögen sind die Weise zu machen zu Fähigkeit. Ponieważ nie można powiedzieć tego, że od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Ale Pan Jezus to czytał. Er kannte sich ganz besonders darin aus. On dokładnie znał Pisma. Das werden wir gleich noch sehen. Zaraz to też zobaczymy. Aber ich gucke auf meine Uhr, vielleicht ist Zeit, mal eben eine Pause zu machen. Ale być może zrobimy teraz przerwę. Jesus wird jetzt das Buch gereicht.
teraz 17 wiersz, podano Panu Jezusowi księgę. Deine Buchrolle. Był to bój. Und offensichtlich war es die Buchrolle des Jesaja. I tutaj widzimy, że była to, był to zbój księgi Izajasza. Er holt das Buch auf. I on rozwinął tą księgę. Und er findet jetzt eine Stelle. I on znalazł miejsce. Wir müssen auch manchmal in der Bibel suchen, um eine Stelle zu finden. My też musimy szukać w Biblii, by znaleźć pewne miejsce. Aber hier wird nicht gesagt, dass der Jesus gesucht hat. Ale tu nie jest napisane, że on szukał. Er fand sie. Ale on je znalazł. Finden bedeutet nicht unbedingt, dass suchen auch vorhanden ist. To, że jak jest napisane, że my mamy natrafił. My mamy natrafił i natrafił mogłoby sugerować, że przypadkowo trafił na to miejsce. W niemieckim jest to oddane w ten sposób, że jakby on rozwinął tą księgę i dokładnie wiedział, jakie miejsce, w którym miejscu to jest napisane. Więc on znalazł, jakby otworzył i rozwinął i znalazł od razu to, co było tam napisane. Tak jakby słowo znalazł będzie lepszym tutaj w tym miejscu. I słowo znalazł to właśnie oznacza, że niekoniecznie trzeba szukać, tylko jak znajdujemy, to znaczy, że wiemy, że to tu i tu jest napisane konkretnie. I tu nam jest to, też uzmysławia nas, jak to nam pokazuje, że Pan był człowiekiem. Wiemy, że w tamtych czasach nie było podziału ani na rozdziały, ani na wiersze. A jednak on doskonale wiedział, gdzie jest to napisane. On nie jest nam tutaj przedstawiony jako odwieczny Bóg, jak w Ewangelii Jana. On jest nam tutaj przedstawiony jako prawdziwy człowiek. Jakaż to jest dla nas motywacja, abyśmy ciągle czytali Słowo Boże. Frauen oder Männer sind, jung oder alt sind, immer wieder das Wort. Obojętnie, czy jesteśmy mężczyznami, kobietami, dziećmi, czy starszymi, ciągle czytać Słowo Boże. Er liest jetzt eine Stelle aus dem Buch Jesaja, die heißt, der Geist des Herrn ist auf mir. I czytam miejsce z Księgi Izajasza, Duch Pański nade mną. Dieser Text ist der Septuaginta entnommen. Ten tekst jest, pochodzi z Septuaginty. Der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. A więc greckiego przekładu Starego Testamentu. Das Alte Testament ist ja in Hebräisch verfasst worden. Bo Stary Testament był spisany w języku hebrajskim. Und hier dieser Text ist der griechischen Übersetzung. A tutaj ten tekst jest napisany z greckiego tłumaczenia. Was bedeutet der Geist des Herrn auf mir? Cóż to oznacza Duch Pański nade mną? Genau das, was wir vorher gesehen haben, was passierte, als er dort durch den Geist gesalbt wurde am Jordan bei der Taufe. W niemieckim jest na mnie, Duch Pański na mnie. I to jest dokładnie to, co się stało, gdy Pan Jezus wyszedł z chrztu. To, co czytaliśmy w trzecim rozdziale, że ten Duch jakby wstąpił na Niego. Der Heilige Geist hat ihn auch in ganz besonderer Weise befähigt. Duch Święty go w pewien szczególny sposób usposobił, czy przysposobił. Und jetzt haben wir vier Punkte. I teraz mamy cztery punkty. Armen gute Botschaft soll verkündigt werden. Aby zwiastować ubogim dobrą nowinę. Das nächste, gefangene befreien auszurufen. Następne, ogłosić jeńcom wyzwolenie. Blinden das Gesicht. Ślepym wzrok. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Uciśnionych albo złamanych czy przybitych wypuścić na wolność. Und schließlich auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. I koniec, aby zwiastować miłościwy rok Pana. Das erste ist Armen gute Botschaft. Pierwsze jest zwiastować ubogim dobrą nowinę. Wenn die arm sind, brauchen die Geld. Jeśli są biedni, potrzebują pieniędzy. Nie, oni nie potrzebują pieniędzy. Bo im musiała być zwiastowana dobra nowina.
A więc tu chodziło o tą duchową biedę. Przeczytajmy szósty rozdział. Dwudziesty wiersz Łukasza 6:20. A on podniósłszy oczy na uczniów swoich powiedział: błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. To też nie chodziło o takich, którzy byli upośledzeni umysłowo. Nie, oni widzieli swoje ograniczenie, które mieli jako ludzie. Oni słyszeli ciągle na nowo zakon. To były te żądania Boże wobec naturalnego człowieka. I zauważali to, że nigdy nie damy rady tego wypełnić. Jesteśmy tak biedni. Te minimalne żądania Boże nie jesteśmy w stanie ich spełnić. I właśnie tym biednym jest teraz zwiastowana dobra nowina. Ta dobra nowina opiera się na tym, że Bóg wszystko sam wykonał. Das nächste ist, gefangenen befreien auszurufen. Następne, ogłosić jeńcom wyzwolenie. Kapitel 8. Ósmy rozdział. Da sind die Frauen, die dem Herrn Jesus aus Galiläa gefolgt waren und ihn bedient hatten mit ihrer Habe. I tam mamy o tych kobietach, które usługiwały Panu Jezusowi, które były z Galilei. Da ist es in Vers 2. Drugi wiersz. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób. Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów. Maria von Magdalene wird hier genannt. Tu jest wymieniona Maria Magdalena. Die Frau von 7 Dämonen besessen. Ona była opętana 7 demonami. Ona była, można powiedzieć, całkowicie sterowana przez kogoś innego. Była w pełni pod wpływem szatana. Ale Pan przyszedł, aby ją wyzwolić od tej mocy szatańskiej. Jakaż to była niewola dla tej kobiety. Blindes Augenlicht zu geben. I teraz mamy ślepym przejrzenie. Jest no, Lukas 18. Przeczytajmy przykład Łukasza 18. Der Blinde dort w Jerichu. Ten ślepy w Jerichu. Vers 35. Lukas 18, Vers 35. 35 wiersz. A gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze żebrzą. Dieser Blinde in Jerichu, der konnte die Menschen nicht sehen. Ten ślepiec w Jerychu nie potrafił, nie widział ludzi. Aber was noch wichtiger war, ale co było ważniejsze? Er hatte keine Selbsterkenntnis. On nie miał poznania samego siebie. Er hatte keine Erkenntnis von Gott. Nie miał poznania Boga. Keine Erkenntnis von der Gnade Gottes. Nie miał poznania łaski Bożej. Er war blind. Był ślepy. Aber der Herr war gekommen, ale Pan przyszedł, das Augenlicht zu geben. By ślepym darować światło. Nächster Punkt ist, zerschlagen in Freiheit hinzugeben. I ostatni, uciśnionych albo złamanych wypuścić na wolność. Können wir vielleicht an den Gadarena denken, Markus 5. Marek 5 rozdział przykład. Piąty wiersz. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. Dieser Mann war auch von den Dämonen besessen. Ten człowiek też był opętany demonami. Und er zerschlug sich. I on sam siebie unicestwiał. So ist Satan. Taki jest właśnie szatan. Wenn wir uns Satan öffnen, jeśli my się otworzymy dla szatana, dann führt das zu Zerstörung des menschlichen Körpers. To prowadzi to właśnie do niszczenia ludzkiego ciała. Dann führt das zu Zerstörung von Geist, Seele und Leib. To prowadzi to do zniszczenia
umysła, duszy i ciała. Der Mensch in seiner Gesamtheit nimmt Schaden. Człowiek w swojej całości cierpi szkodę. Gerade im Hinblick auf solche Menschen ist der Jesus gekommen. I właśnie też dla takich ludzi Pan Jezus przyszedł. Das war in dem Buch Jesaja schon niedergeschrieben. I to było już zapisane w Księdze Izajasza. Wie der Gadarener zur Freiheit geführt wurde. Jak ten Gerazenczyk został uwolniony. So sollten auch alle zur Freiheit geführt werden. Tak i wszyscy mieli być właśnie uwolnieni. Das Ganze schließt auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. I to całe jest jakby podsumowane, aby zwiastować miłościwy rok Pana. Das war eine ganz besonders großartige Zeit jetzt. To był szczególnego rodzaju czas teraz. Gott selbst war auf der Erde in der Person Buch des Sohnes. Sam był na tej ziemi w postaci Syna. Und alle Segnungen, die Gott im Alten Testament vorausgesagt hat, sollten jetzt langsam in Erfüllung gehen. I wszystkie błogosławieństwa, które Bóg zapowiedział w Starym Testamencie, teraz mają się wypełniać. Dazu mussten aber die Menschen bereit sein. Do tego jednak ludzie musieli być gotowi, Gnade Gottes anzunehmen, aby przyjąć łaskę Bożą. Ihr eigenen Zustand zu erkennen und zu bekennen. Uznać swój własny stan i wyznać go. Wenn wir in Jesaja 61 die Stelle weiterlesen, dann ist dort auch von dem Tag der Rache die Rede. Bo jakbyśmy to miejsce z Izajasza przeczytali dalej, to tam jest też mowa o dniu zemsty. Aber davon redet der Herr nicht. Ale o tym Pan Jezus nie mówi. Das war ein anderer Zeitpunkt. Bo to był inny czas. Er wusste ganz genau, welchen Vers er zu lesen hatte und wie weit er die Schrift zu lesen hatte. On wiedział dokładnie, który wiersz ma przeczytać i ile tych wierszy ma przeczytać, dokąd ma czytać. Ja, er war voll Heiligen Geistes. Tak. In der Kraft des Heiligen Geistes. Tak, on był pełen Ducha Świętego i szedł w mocy Ducha Świętego. Jetzt mal einer denkt, ja, das war mit dem Herrn Jesus. Teraz możemy sobie pomyśleć, no tak, to z Panem Jezusem to tak mogło być. Richtig gedacht. Mamy rację, jeśli tak pomyślimy. Aber wir denken auch, Stephanus war ein Mann voll Heiligen Geistes. Ale wspomnijmy Szczepana, on też był mężem pełnym Ducha Świętego. Wir als glaubende Menschen können auch voll Heiligen Geistes sein. My, jako wierzący, też możemy być pełni Ducha Świętego. Na Römer 8. Według Rzymian 8, vers 14, myślę, że 14 jest das normale, dafür durch den Geist geleitet werden. Jest to coś normalnego, że my jesteśmy kierowani Duchem. Es ist das Kennzeichen von Söhnen. Jest to jest to cecha charakterystyczna synów, die ihre Beziehung zu Gott verstanden haben und darin leben. Którzy zrozumieli swój związek z Bogiem i żyją w tym związku, w tej relacji. Jetzt rollt der Herr das Buch zu. Teraz Pan zwinął tą księgę. Da gibt es den ten zwój w zasadzie powinien. Den Diener zurück. Oddaje ten zwój słudze. Und er setzt sich. I siada. In aller Ruhe setzt er sich einfach hin. Po prostu w ciszy, w spokoju usiadł. Wir waren alle sehr gespannt. Was kommt denn jetzt? I wszyscy są bardzo ciekawi, co teraz będzie, co się wydarzy. In der Synagoge wurde ja nicht nur das Wort gelesen, sondern wurde in der Regel auch etwas dazu noch gesagt. Bo w synagogach nie tyle tylko, że czytano słowo, ale w zwyczaju było też coś do tego, do przeczytanego urywka, by coś powiedzieć. Und jetzt kommt das schöne, alle Augen auf ihn gerichtet. Teraz mamy te piękne słowa, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Lukas stellt den Herrn Jesus als wahren Menschen vor. Łukasz przedstawia Pana Jezusa jako prawdziwego człowieka i pokazuje nam, jak on rozpoczyna swoją służbę. I pokazuje go jako tego, na którego są wszystkie oczy skierowane, jako ten, który to poselstwo od Boga przekazuje. Und das ist das Ziel jedes christlichen Dienstes auch heute. I to jest cel każdej chrześcijańskiej służby dzisiaj. Geht nicht darum, Lehre zu verbreiten. To nie chodzi tylko o to, by nauki rozprzestrzeniać. Sondern die Person des Herrn Jesus groß zu machen.
ale by osobę Pana Jezusa przedstawiać czy pokazywać jako wielką, damit wir alle den Jesus auch persönlich sehen. Abyśmy wszyscy osobiście widzieli Pana Jezusa. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn Jesus sahen. A ucieszyli się uczniowie, ujrzawszy Pana. Vers 21 sehen wir, dass der Herr dann etwas zu ihm sagt. 21 wiersz widzimy, że Pan coś do nich mówi. Er sagt, dieses Wort ist heute vor euren Ohren erfüllt. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. In den Schriftstellen, die wir zu Anfang gelesen haben, w tych pismach, które na początku przeczytaliśmy, wurde deutlich, wie wichtig das heute ist, dass wir die Haushaltung klar auseinanderhalten können. Widzieliśmy, jak to jest ważne, abyśmy nasze domostwa w takim dobrym stanie utrzymywali. Da müssen wir das Wort Gottes genau kennen. Musimy Słowo Boże znać dokładnie. Wir müssen es immer wieder hören auch. I musimy je słuchać go. Słyszeć je. Alle geben Zeugnis. I wszyscy mu przyświadczali. Was heißt das? Co to oznacza? Sie sagen, genau wie du es sagst, ist es richtig. Te słowa oznaczają, że dokładnie, tak jak ty mówisz, to jest właściwe. Sie waren überzeugt von der Richtigkeit der Aussage. Oni byli przekonani, że to, co jest mówione, jest właściwe. 1 Koryntian 14. Die einen las reden. Pozwól, jedni niech mówią, die anderen las urteilen. A inni niech oceniają. Geht nicht um eine lieblose Kritik. Tu nie chodzi o taką krytykę bez miłości, taką ostrą krytykę. Nein, es geht darum, deckt sich alles mit dem, was die Heilige Schrift uns sagt. Nie, tu chodzi o to, czy wszystko to, co jest mówione, pokrywa się z tym, co nam mówi Słowo Boże. Die Beröer waren Ethas, die Kökologisch. Ci z Berei byli szlachetniejsi niż ci z Tesaloniki. Warum? Dlaczego? Weil sie untersuchten, ob das, was geredet wurde, Gottes Wort im Einklang war. Ponieważ oni sprawdzali, czy to, co było mówione, zgadza się ze Słowem Bożym. Der nächste Punkt, sie verwunderten sich. Następny punkt. Warum verwunderten sich? Dziwili się. Dlaczego się dziwili? Das, was sie jetzt hörten, stand im Gegensatz zu allem, was sie bis dahin gehört haben. Bo to, co teraz słyszeli, było przeciwne temu, co do tej pory zawsze słyszeli. Und doch waren sie überzeugt, dass es richtig war. A jednak byli przekonani, że to jest właściwe słowo. Denn der Herr hatte ja das Wort aus Jesaja 61 gelesen. Bo Pan przeczytał słowo z Izajasza 61. Aber die Gesetzgelehrten haben bis dahin ja nur das Gesetz gebracht, die Forderung des Gesetzes. Ale uczeni w piśmie przedstawiali im aż do tej pory tylko i wyłącznie to, czego żądał od nich zakon. Du sollst, du sollst, du sollst. Ty musisz, ty musisz, ty musisz. Aber jetzt war etwas ganz anderes. A teraz jest coś innego. Was hatte der Herr denn gesagt aus Jesaja 61? Co im Pan przeczytał, czy powiedział z Izajasza 61? Ich bin gekommen zu geben. Przyszedłem, by dawać. Nicht zu fordern. Nie, by żądać od was. Es waren Worte der Gnade. To były słowa łaski. Gnade ist der Liebe Gottes, die unverdient und zugewandt wird. Łaska to jest miłość Boża, która niezasłużenie dla nas się ku nam zwraca. Gott wollte geben, Gott wollte schenken. Bóg chciał darować, dawać. Und das kam aus dem Munde des Herrn hervor. I właśnie to wychodziło z ust Pana. Sie freuten sich darüber. I cieszyli się z tego. Auch heute werden Worte der Gnade Gottes verkündigt. I również dzisiaj są słowa łaski głoszone. Die Gnade Gottes hat uns nicht nur errettet. Łaska Boża nie tylko nas zbawiła. Wir stehen nicht nur in der Gnade Gottes. My nie tylko jesteśmy pod łaską. Die Gnade Gottes belehrt uns. Łaska Boża nas poucza. Die Gnade Gottes bringt uns auch sicher ans Ziel. Ona nas też doprowadzi do celu. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? I mówili, czyż to nie jest syn Józefa?
Welch eine Spannung liegt auf dieser Geschichte, merkt ihr das? Czy zauważacie, jakieś tu jest napięcie w tej historii? Das hat alles eine wunderbare positive Entwicklung. To wszystko ma takie cudowne, pozytywny rozwój. Das Licht, das wärmende und werbende Licht der Gnade Gottes war ihm vorgestellt worden. Bo im została przedstawiona ta zachęcająca i rozpalająca, rozgrzewająca łaska. Es entfaltete sich immer mehr. Ona rozwijała się coraz bardziej krok po kroku. Die Menschen freuten sich darüber. I ludzie się cieszyli z tego. Und jetzt bricht der Gedanke ab. I teraz jest złamanie tej myśli. So. Dlaczego? Wykupmy na. Spójrzmy. Da sagen sie, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Oni mówią, czyż ten nie jest synem Józefa? Czy to eine ganz normale Frage, könnte man sagen. Można by powiedzieć, że to normalne pytanie postawili. Aber gleichzeitig eine Frage des Unglaubens. Ale jest to pytanie niewiary. Sie sehen in ihm jetzt nur einen ganz natürlichen Nachkommen von Josef. Oni w nim, wyrażając to słowo, widzą takiego naturalnego potomka Józefa. Der ganze Segen, der auf die Zuhörerschaft zukommen sollte, to całe błogosławieństwo, które na tych słuchaczy miało przyjść, jest einmal durch diese Frage des Unglaubens. Przez to pytanie niewiary zostaje zniweczone. Czy nie znamy tego z naszej praktyki? Jest brat, którego Pan używa, by wyjaśniał Słowo Boże. Myślami podążamy za tym bratem i potwierdzamy to, co on mówi. Idziemy w myślach za nim. Rozumiemy go. Cieszymy się z tego, co on nam mówi. I nagle jest takie złamanie. I mówimy, co on mówi? Czy to nie jest ktoś, kto też coś złego uczynił? Co powiedzieli Żydzi w Ewangelii Jana? My nie narodziliśmy się z nierządu. I to było pośród nich znane, że on nie został w taki naturalny sposób narodzony, poczęty. Czyż to nie jest syn Józefa? Auf der einen Seite wollen sie die Sohnschaft von Josef anerkennen, auf der anderen Seite erkennen sie nicht an. Es ist eine reine Frage des Unglaubens. Z jednej strony oni tutaj uznają, że on jest synem Józefa, ale z drugiej strony jest to pytanie czystej niewiary. Und das sehen wir dann auch ganz besonders im weiteren Verlauf dieser Geschichte. I to widzimy dokładnie w dalszym przebiegu tej historii. Wir fragen uns noch einmal, warum kommt dieser Knick? I zapytajmy się jeszcze raz, dlaczego jest to załamanie nagle tutaj? Gnade Gottes wurde ihm vorgestellt. Łaska Boża została im przedstawiona. Warum kommt der Knick? Dlaczego się załamali? Czy złamali? Gnade nimmt nur ein Mensch an, der frei ist vom Stolz. Łaskę przyjmuje tylko ten człowiek, który jest wolny od dumy. Ein Jude ist in der Regel ein stolzer Mensch. A Żyd z reguły jest dumnym człowiekiem. Von Kindesbeinen auf ist er darauf getrimmt, eine Werkgerechtigkeit aufzubauen. On od dziecka jest do tego przyuczany, czy jest mu to wpajane. By spełniać te uczynki sprawiedliwości. A nie musimy tylko zatrzymać się na Żydach. Bo my wszyscy z natury mamy dumę w sobie. A ktoś, kto jest dumny, nigdy nie będzie w stanie przyjąć łaski Bożej. Gnade Gottes beinhaltet, dass wir die Wahrheit, die Gott offenbart hat, anerkennen. Łaska Boża zawiera w sobie to, że my przyjmiemy prawdę. Wenn Gott sagt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Gdy Bóg mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego, dann müssen wir das unterschreiben. To musimy się pod tym tylko i wyłącznie podpisać. Wenn Gott sagt, ich muss dich geben, ihnen das Gericht geben. Gdy
gdy Bóg mówi, że ty musisz iść na wieczne zginienie, to przy naszym nawróceniu musimy powiedzieć: tak, Boże, ty masz absolutnie rację. Ale człowiek zasady tego nie wypowie nigdy. My jesteśmy zbyt dumni na to. I to widzimy szczególnie tutaj w Nazarecie. Dann sagte er ein Sprichwort, Arzt, heil dich selbst. I mówi im takie przysłowie: lekarzu, ulecz się sam. Alles, was wir gehört haben, das ist in Kapernaum geschehen, ist tu auch hier. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie twojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kapernaum. Offensichtlich hatte der Herr in Kapernaum viele Wunder getan. Wygląda z tego, że w Kapernaum Pan dokonał wielu cudów. Sie wussten das. Oni o tym wiedzieli. Bezeugen das hier. I poświadczają to tutaj. Bitte legitimiere dich, indem du auch hier ein Wunder tust. Innymi słowy, można by powiedzieć: wylegitymuj się tym, że ty tutaj wśród nas też uczynisz jakieś cudy, cuda. Wir können das nicht glauben, wir wollen das nicht glauben, es sei denn, du tust hier Wunder. Nie chcemy, nie możemy w to uwierzyć, dopóki ty jakiegoś cudu nie uczynisz. Der sagt dann wahrlich, ich sage euch. I wtedy Pan mówi: zaprawdę, powiadam wam. Kein Prophet ist seiner Vaterstadt willkommen. Żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Wenn wir nur in dem Herrn einen natürlichen Menschen sehen, gdy my w Panu widzimy tylko naturalnego człowieka, dann werden wir nie das angenehme Ja des Herrn in unserem Leben erkennen. To wtedy tego miłościwego czy miłosiernego roku Pańskiego nigdy nie przeżyjemy w naszym życiu. Aber wenn wir in ihm den Menschen vom Himmel sehen, ale jeśli w nim zobaczymy tego człowieka z nieba, dann sind wir bereit, Gnade Gottes anzunehmen, to wtedy jesteśmy gotowi, by przyjąć łaskę Bożą, dann wird das Herz glücklich, to wtedy będzie to szczęśliwy rok dla nas. In Vers 24 wird also jetzt ein Grundsatz vorgestellt. I w 24 wierszu mamy tą zasadę przedstawioną. Ein Prophet ist in der Vaterstadt nicht willkommen. Że prorok nie jest uznawany w swojej ojczyźnie. Da, wo er herkommt, bekommt er keine Ehre. Tam, skąd on pochodzi, nie otrzyma on stamtąd tej czci należnej. Die anderen Evangelisten erweitern den Gedanken. Inni ewangeliści rozwijają tą myśl. Nicht nur in der Vaterstadt, nie tylko w swoim mieście ojczystym, sondern auch in dem eigenen Haus, ale i we własnym domu, in seiner Verwandtschaft, spośród swojej rodziny. Keine Anerkennung. Żadnego uznania. Das ist in der Welt so. Dokładnie tak jest w świecie. Männer, die Gnade Gottes bringen, werden abgelehnt. Mężowie, którzy przynoszą łaskę Bożą, są odrzucani. Das steht im Gegensatz zu dem, was wir vorher gelesen haben. To jest właśnie przeciwne do tego, co żeśmy czytali. Wir haben vorher gelesen, er wurde geehrt von allen. Tu czytaliśmy, że był, przyświadczali mu wszyscy, czyli był jakby uznany przez wszystkich w 22 wierszu. Solange eine gewisse Distanz noch da ist, ehrt man den Knecht des Herrn. Dopóki jest pewnego rodzaju dystans, to uznaje i czci się sługę Pańskiego. Aber je deutlicher die Sprache Gottes an unser Herz und Gewissen kommt, ale im bliżej, im bardziej język Boży dociera do naszych serc i sumień, weckt auf einmal auch die Ablehnung, oder ist die Ablehnung auch aufgeweckt. To wzbudza odrzucenie w nas. Ist das richtig, dass wir Propheten ablehnen? Czy to jest właściwe, że odrzucamy proroka? In keiner Weise. W żadnym wypadku. Aber es ist ein Gesetz in dieser Welt, dass Propheten abgelehnt werden. Ale to jest zasada w tym świecie, że prorocy są odrzucani. Das müssen wir wissen. Musimy o tym wiedzieć. Wenn er dir ein Wort aufs Herz legt, dann sag dieses Wort. Gdy Pan ci kładzie na serce jakieś słowo, wypowiedz je. Vertraue darauf, dass es ein Auftrag des Herrn ist. I ufaj, że to jest zadanie Pana, że to jest zadanie przez Pana dane. Der Herr muss einmal sagen, welchen den Propheten habt ihr nicht umgebracht. I Pan mówi, któregoż z proroków nie zabiliście. Das war das Normale, dass die Propheten umgebracht wurden. To było normalną rzeczą, że prorocy byli zabijani. In dieser Welt hat man für die Boten Gottes nie einen Platz gehabt. Na świecie nigdy nie było miejsca dla posłańców Bożych. Das muss der Knecht des Herrn wissen. To
musiał o tym wiedzieć sługa pański. I musiała o tym wiedzieć żona tego sługi. I dzieci tego sługi też muszą być tego świadomi. Wenn wir uns als Familien auf die Seite Gottes stellen und als Familien die Gnade Gottes annehmen und praktizieren wollen, jeśli my jako rodzina chcemy stanąć po stronie Bożej i praktykować to jako rodzina, dann werden wir nie die Anerkennung dieser Welt finden. To nigdy nie znajdziemy uznania w oczach świata. Mose achtete die Schmach des Christus für größten Reichtum als alle Schätze Ägyptens. Mojżesz cenił hańbę Chrystusową bardziej niż wszelkie bogactwa Egiptu. Mose kannte natürlich nicht Christus. Oczywiście Mojżesz nie znał Chrystusa, tego, którego mamy przed sobą. Aber die Schmach des Christus, die hat er durchaus kennengelernt. Ale tą hańbę Chrystusową na wskroś tego doświadczył. Weil er sich auf die Seite Gottes gestellt hat. Ponieważ on postawił się po stronie Bożej. Und Christus hat die Schmach in vollem Maß getroffen. A ta hańba dotknęła Chrystusa w pełnej, obszarze. Denn er war vollkommen abgesondert von den Sünden. Bo on był doskonale odłączony od grzechu. Mose kannte die Schätze Ägyptens. Mojżesz znał te skarby Egiptu. Dieses gemeinsame Teil mit Gott. A jednak powiedział, ten wspólna część z Bogiem, u Boga, das ist mir viel mehr wert. Jest dla mnie o wiele, wiele bardziej wartościowa. Chciejmy się posilać tym. Wie Moses war. Das wie Mose zu machen. Byśmy czynili tak jak Mojżesz. Getrennt von aller Art des Bösen, odłączeni od wszelkiego zła, als Einzelperson, jak Ehepaare, als Familien den Weg zu gehen. Aby jako pojedynczy, jako rodziny iść tą drogą. Jetzt ist eine hochinteressante Weiterentwicklung der Gedanken. I teraz przechodzimy do bardzo ciekawego rozwoju tych wydarzeń, der den Gedanken der Gnade illustriert. Która ilustruje tą myśl łaski. Der Herr bringt zwei Beispiele. Pan przytacza dwa przykłady. Er sagt, viele Witwen waren in Tagen Elias in Israel. I mówi, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza. Das wussten sie. Wiedzieli o tym przecież. Da war eine ganz besondere Gerichtszeit, denn 3,5 Jahre to gab es kein Regen. Szczególnego rodzaju czas sądu, bo przez 3,5 roku nie było deszczu. Was muss das für ein Hungersnot gewesen sein? Cóż za głód musiał wtedy panować? Gott hatte immer ein Herz für Witwen. I Bóg ma zawsze serce dla wdów. Aber jetzt zeigt der Herr. Ale Pan pokazuje. Zu keiner der Witwe wurde Elia gesagt. Als nur zu der Witwe nach Sarepta. Ale Sidonia. Pan pokazuje, że do żadnej z wdów nie został posłany Eliasz, jak tylko do wdowy w Sarepcie Sidońskiej. Czy w Izraelu nie było w tamtych czasach dość wdów? Naturalnie było ich mnóstwo. Czy one nie miały mało, czy nie brakowało im pożywienia? Na pewno miały mało do jedzenia. Ale Bóg posyła swojego sługę do obcokrajowca, można powiedzieć. Der macht deutlich, Pan uzmysławia to, uwidacznia to. Die Gnade Gottes hat zu allen Zeiten auf die Grenzen Israels überschritten. Że łaska Boża w każdym czasie przekraczała granice Izraela. Gott ist souverän, ein Volk herauszunehmen für seinen Namen. Bóg jest suwerenny. Wybrał sobie lud dla swojego imienia. Von Israel ist er ausgenommen, aus allen Nationen. Lud izraelski wybrał ze wszelkich narodów na ziemi. A ganz besonders Segen. Otrzymał ten lud szczególnego rodzaju błogosławieństwa. Doch hat der große Gott in der Zeit des Gesetzes sich über eine ausländische Witwe erbarmt. A jednak w tym czasie zakonu zmiłował się nad tą wdową w Sarepcie. Dieser Gedanke wird noch durch ein zweites Beispiel erhärtet. I ta myśl jest jeszcze, jak gdyby, bardziej uwidoczniona, podkreślona przez drugą myśl.
Denn ein Beispiel aus der Zeit Elisas wird hinzugefügt. Jest przytoczony przykład z czasów Elizeusza. Auch zu seiner Zeit waren viele aussätzig. I również za jego czasów było mnóstwo trędowatych. Ein trauriges Bild in Israel. Jakiś smutny przykład Izraelu. Was hat Gott gesagt in 3. Mose und in 5. Mose? Cóż Bóg powiedział w 3. i 5. Mojżeszowej? Sie würden durch irdischen Segen überschüttet werden, wenn sie gehorsam sein würden. Że będą zarzuceni jak gdyby tymi ziemskimi błogosławieństwami, jeśli będą posłuszni. Jetzt war Hungersnot da. A tutaj mamy opisaną, opisany głód. Jetzt war Aussatz da. I tron. Der Sünde. Obraz grzechu. Naaman der Syrer wird gereinigt. Naaman Syryjczyk jest oczyszczony. Das ist interessant, dass hier steht, ist geheilt. Tu jest ciekawe, że jest napisane nie uleczony, ale oczyszczony. Israel wusste, Aussatz ist etwas, wovon wir gereinigt werden müssen. Izrael wiedział, trąd to jest coś, od czego musimy być oczyszczeni. Denn es ist ein Bild von der Sünde in dem zerrissenen Charakter. Bo jest to obraz grzechu w tym niszczącym charakterze. Aber auch hier bei dem Ausländer, bei dem Syrer, ale i tutaj u tego obcokrajowca Syryjczyka jest mowa o oczyszczeniu. Wir kennen ja alle die Geschichte. Znamy tą historię. Der Herr fügt dieses Beispiel an, um zu zeigen, der große Gott hat einem Syrer diese besondere Gnade gegeben und nicht einem aus Israel. I tutaj Pan przytacza ten przykład, że wielki Bóg tą łaskę okazał Syryjczykowi, a nie Izraelicie. Wir lernen aus den beiden Beispielen, die Gnade Gottes ist souverän. I z tych dwóch przykładów uczymy się, że łaska Boża jest suwerenna. Wir als Menschen haben unsere Verantwortung zu entsprechen vor Gott. My jako ludzie musimy mieć naszą odpowiedzialność przed Bogiem. Aber Gott ist immer souverän, etwas über das Maß hinauszugeben, auch in solchen, die aus den Nationen kommen. Ale Bóg w swojej mocy jest suwerenny, by wyjść również do tych narodów. Hätten Sie dankbar sein können? Hätten Sie nicht dankbar sein können? Czyż oni nie powinni być wdzięczni? Dass diese beiden Ausländer auch Gnade Gottes bekommen haben? Że i tych dwójka otrzymało, czy doświadczyło łaski Bożej? Das Gegenteil ist der Fall. Nie, tu jest coś przeciwnego. Sie werden mit Wut erfüllt. Zostali wypełnieni gniewem. Sie selbst waren nicht bereit, Gnade Gottes anzunehmen. Oni sami nie byli gotowi przyjąć łaski Bożej. Sie waren zu stolz. Byli zbyt dumni do tego. Jak wir gesehen haben, mit der Annahme der Gnade Gottes müssen wir auch ein Kenntnis ablegen. Bo jak widzieliśmy, że przyjmując łaskę musimy też wyznać coś. Aber jetzt sind sie auch so stolz, ale teraz oni są tak dumni, dass die Gnade Gottes nicht bei anderen wurden. Że nie cierpią tej łaski Bożej u innych. Was machen sie? I co oni robią? Sie stehen auf. Wollen ihn zur Stadt hinaus. Powstali i chcieli i wypchnęli go z miasta. Sie führen ihn bis an den Rand des Berges. I wywiedli go aż na szczyt góry. Auf dem die Stadt erbaut ist. Na której miasto ich było zbudowane. In Vers 5 unseres Kapitels. Piąty wiersz naszego rozdziału. Wurde er auch schon mal auf einen hohen Berg geführt. Pan też już był wyprowadzony na wielką górę. Von Satan. Przez szatana. Dem alle Reiche zeigte. I pokazał mu wszelkie królestwa. Jetzt ist es hier, sind es hier die Menschen aus Nazareth, die ihn auf diesen Berg führen. I tutaj mamy ludzi z Nazaretu, którzy go prowadzą na tą górę. Und der Herr lässt mich führen. I Pan pozwala się prowadzić. War sich gerade noch erfüllt von der Gnade Gottes? Nicht gerade noch erfüllt von der Gnade Gottes? Czy oni jeszcze nie byli pod wpływem tej łaski Bożej? Sie freuten sich doch über die Gnade Gottes. Przecież oni przed chwilą cieszyli się z łaski Bożej. Dann kam auch einmal dieser negative Gedankengang. I nagle mamy ten negatywny rozwój ich myśli. Aus der Freude, aus der Dankbarkeit kam dann Feindschaft. I z tej radości, z tej wdzięczności rozwinęła się nieprzyjaźń, nienawiść. Die so weit ging, dass man den Herrn umbringen wollte. Która poszła tak daleko, że chcieli zabić Pana. Der vollkommene Knecht, der vollkommene Mensch hat das natürlich gewusst.
ten doskonały sługa, doskonały człowiek oczywiście wiedział o tym. Was macht der Herr? Co Pan uczynił? Er hat trotzdem genau die Worte in Nazareth so gesprochen, wie sie es betrachtet haben. I on te słowa w Nazarecie wypowiedział dokładnie tak, jak o tym to mówiliśmy. I widzimy w 30 wierszu, że on przeszedł przez środek ich. Bei der Taufe wurde deutlich, jeśli chodzi o chrzest, to uzmysłowiliśmy sobie, dass er einen Auftrag von Gott hatte. Że on ma zadanie od Boga. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen gefunden. Tyś jest syn mój umiłowany, w tobie mam upodobanie. Es wurde auch deutlich in diesem Kapitel, i w tym rozdziale też jest to dobitnie, dass Gott über ihn wachen würde, damit er seinen Fuß nicht an einen Stein stoßen sollte. Że Bóg nad tym będzie czuwał, aby nie skaleczył swojej nogi. Aber hier wird auch deutlich, dass er Macht in sich selbst hatte. Ale też jest jasne tutaj, że on ma moc sam w sobie. Er geht einfach durch die Mitte hinweg. Po prostu przeszedł przez środek ich i oddalił się. Die Zeit, wo er zu Tode kommen würde, war noch nicht gekommen. Bo ten czas, kiedy on miał umrzeć, jeszcze nie nastał. Wir lernen hier, uczymy się, in unserem Dienst für den Herrn, w naszej służbie dla Pana, kann es große Anerkennung geben. Może być to wielkie uznanie, kann es große Beachtung geben. I może być to wielkie znieważenie. Dann sollten wir uns von beidem nicht irritieren lassen. I nie dajmy się, by nas to w pewnym sensie robić tak irytowało. Sondern unseren Weg einfach hindurchgehen. Ale idźmy naszą drogą. Indem wir auf den Anfänger und Vollender des Glaubens schauen. Patrząc na sprawcę i dokończyciela wiary. Dann werden wir persönlich Segen empfangen. Wtedy otrzymamy osobiste błogosławieństwa. Werden wir als Eheleute gesegnet werden. Będziemy błogosławieni jak w małżeństwach. Als Familien. Jako rodziny. Und werden auch innerhalb des Volkes Gottes ein Segen sein. I też będziemy błogosławieństwem pośród ludu Bożego. Vers 31 und 32 wollen wir noch eben lesen. I jeszcze przeczytajmy 31 i 32 wiersz. I wstąpił do Kafarnaum, miasta galilejskiego, i nauczał ich sabaty, i zdumiewali się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą. I widzimy tutaj, że Pan nie porzucił swojej służby. Bo my też mamy być stali w naszej służbie. Er hat in Kapernaum schon wiederholt gewirkt, das haben wir in Vers 22 gesehen. W 23. Wierszu już czytaliśmy, że on już działał w Kapernaum. Und wir sollten uns auch immer wieder bemühen, dazu wirken, wo der Herr uns hingestellt hat. I my mamy też się stawiać do dyspozycji tam, gdzie nas Pan postawi. Er lehrte weiter, nauczał dalej, die Tätigkeit, die er von Gott bekommen hat, to jest to, co zadanie, które ausgeübt. To zadanie, które od Boga otrzymał, on dalej wykonywał. Dann in Vers 32 heißt es, sie erstaunten sehr über seine Lehre. 32. Zdumiewali się nad nauką jego. Der sein Wort war mit Vollmacht. Ponieważ przemawiał z mocą. Wie kam das sein Wort mit Vollmacht? Jak to było, że jego słowo było mówione z mocą? Weil sein Leben hinter seinem Wort. Ponieważ jego życie jakby świadczyło o tym, co on mówi. Oczywiście on był sługą Bożym. To jest jedyne w swoim rodzaju. Ale z pewnością było i tak, że on swoją służbę wypełniał w pełnej zgodności z Bogiem. Wie war das bei den Schriftgelehrten? A jak to było uczonych w piśmie? Matthäus 22. Mateusz 23. Da sagt der Herr zu Anfang, dass sie sich auf den Stuhl Mose gesetzt haben. Ja. 23 rozdział, 2 i 3 wiersz. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią.
I czwarty, bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Widzimy to dokładnie tutaj. A kto nas dokładnie obserwuje? Oczywiście Pan, to jest jasne. Ale kto nas jeszcze ocenia? W szczególności nasze dzieci. Jeśli ja mówię do dziecka, że masz chodzić na zgromadzenia regularnie, a sam tego nie czynię, to nie trzeba długo myśleć nad tym, jaka będzie reakcja naszych dzieci. Dokładnie tego nie było w życiu Pana Jezusa. To, co On uczył, co On mówił, było całkowicie zgodne z Jego życiem, jak On żył, jak On czynił. Und das merkt die Menschen. I ludzie to zauważyli. Und die aufrichtig waren, freuten sich über die Worte der Gnade. I oni zdumiewali się i cieszyli się z tej słów łaski. Und die anderen. A inni? Sie ärgerten sich. Złościli się. Sie wollen ihn zu Tode. Chcieli go zabić. So ist bis heute. Tak jest i po dziś dzień. An der Person des Herrn Jesus scheiden sich die Geister. Jeśli chodzi o osobę Pana Jezusa, to dzielą się na nich duchy. Ale Pan Jezus szedł dalej swoją drogą. Hat seinen Dienst vollendet. Dopełnił swojej służby. Und hat die Grundlage gelegt, damit das angenehme Jahr des Herrn aufkommen kann. I dał podwalinę, by ten miłosierny rok Pana nastać, się wypełnić.